Przede wszystkim dostosowujemy przedszkole do potrzeb maluszków z terenu gminy Korycin. Ale projekt jest nie tyle infrastrukturalny, co dla nas ta infrastruktura jest właściwie tutaj całym sednem tego projektu. Ważna jest współpraca transgraniczna. Mamy wspaniałego partnera Birsztona, miasto nieduże, właściwie można powiedzieć miasteczko leżące w pięknym zakolu Niemna, wśród wspaniałej przyrody. Co warto podkreślić, jest to jedyny projekt w ramach programu transgranicznego Polska-Litwa dotyczący przedszkola. Ażeby wzajemnie wymieniać się doświadczeniami, jeśli chodzi o procent na obszarach wiejskich, procent dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do przedszkola, to jesteśmy w górnym pułapie, jeśli chodzi o Rzeczypospolitą, nie tylko województwo podlaskie. Stąd też rozbudowa obecnego obiektu umożliwi wszystkim, którzy chcą, ażeby dzieci w wieku od lat 3 do lat 6 mogły uczęszczać bez żadnych problemów do przedszkola w Korycinie. Wynika to również z polityki rządu, gdyż, jak pamiętamy wcześniej, poprzedni rząd prowadził działania zmierzające do tego, ażeby dzieci 6-letnie rozpoczęły naukę w szkołach podstawowych. Do tego się wszystkie gminy przygotowywały i my, właściwie nie było dotychczas problemu, jeśli chodzi o infrastrukturę przedszkolną. Teraz dostosowujemy nasz obiekt do polityki takiej, że dzieci również 6-letnie uczęszczają do przedszkola. Jesteśmy już na etapie procedury przetargowej. Kilka dni temu otwarte zostały oferty, było ich 6. Najtańsza to jest 2 533 000 zł, najdroższa o ponad 1 000 000 wyższa. Jeżeli wszystko będzie zgodne z prawem, myślę, że już niedługo zostanie podpisana umowa na roboty budowlane. Chcemy, ażeby zakończyły się one przed wakacjami w roku przyszłym, ażeby był jeszcze kilkumiesięczny okres czasu na przygotowanie przedszkola, żeby od 1 września przyszłego roku dzieci mogły już korzystać z nowego obiektu. Na tym projekcie, mam nadzieję, skorzystają wszyscy mieszkańcy naszej gminy, począwszy od tych najmłodszych, od przedszkolaków, po rodziców, nauczycieli, pracowników przedszkola i zupełnie, myślę, że całe środowisko. Mając nowe, rozbudowane przedszkole, więcej pomieszczeń, będzie można utworzyć na pewno nowe oddziały, jeżeli będą chętne dzieci, bo punkty przedszkolne to jest taka swoista forma wychowania przedszkolnego, do której uczęszczają dzieci w wieku co prawda 3-6 lat. Są one położone w pobliżu miejsca zamieszkania i dopóki będą dzieci chętne, rodzice będą chcieli posyłać tam swoje dzieci na taki krótki czas, bo one pracują tylko 5 godzin dziennie. Myślę, że te punkty zostaną utrzymane. Bardzo się cieszę, że będzie rozbudowa przedszkola w Korycinie, ponieważ obecnie jest przedszkole małe. Bardzo dużo dzieci chce chodzić do naszego przedszkola, bo jest świetna kadra. A nie wszystkie dzieci niestety nie mają miejsca w tym przedszkolu. Ja osobiście muszę jedno z moich dzieci dowozić do sąsiedniej gminy. Jesteśmy w budynku w szkole, gdzie będzie się znajdowała przedszkole w następny rok szkolny. Na razie tutaj, jak widzimy, jest szaro, buro, nic nie ma, białe ściany, ale miejmy nadzieję, że wszystkie sprzęty, co mamy w tym przedszkolu, jakieś obrazki, tak, jakieś tam, nie wiem, meble, dywaniki, przyniesiemy tutaj i zrobimy dla dzieci coś fajnego i mam nadzieję, że doprowadzimy tę salę do takiego stanu, żeby dzieci się czuły tutaj dobrze, tak jak w tamtym przedszkolu i jakoś ten rok tutaj przetrwamy.